Cześć kochani, witajcie na kanale Agnes Beauty Vlog i zapraszam was na kolejny film na moim kanale. A jak widzicie po tytule, jest to projekt Denko, ale część pierwsza, ponieważ mam tyle uzbieranych rzeczy. Powiem wam, że ta torba u mnie stała przez rok. Przez cały 2022 rok i mówię tak, nagram, ale tak zbierałam, więc mówię dobra. Nagrywam ten projekt Denko, ale będzie on w dwóch częściach, także nie zabijcie mnie o to. I przepraszam was za to, że tam jest jakieś tablice czy coś tam, ale jestem w pokoju u córki, bo nie mam gdzie tego nagrać. Także przepraszam was serdecznie za to, że taka sytuacja, ale no, tak jak mówię, nie mam takiego swojego konta do nagrywania, a w tamtym pokoju mój chłopak odsypia nockę, także... Przepraszam was za to, co się dzieje za mną. Ale bez innego gadania przechodzimy do filmu i... Poproszę o intro! Będę się starała, żeby to było bardzo szybkie, ponieważ tych produktów jest dosyć dużo. Podzielam na dwie części, wydaje mi się, że druga część będzie troszeczkę dłuższa, więc przechodzimy do filmu. I zaczniemy sobie od zapachów, bo mam tylko dwa. A mam tutaj dwa zapachy, to są moje dwa ulubione zapachy, które po prostu bym psikała się nimi non-stop. Zaczniemy od tego, to jest Avon Aqua Vibe Dance Forever. Niestety, ale tego perfumu nigdzie się nie dostaniecie, z czego ja bardzo ubolewam, ponieważ bardzo lubiłam ten produkt. Ma taki przepiękny zapach, taki słodki. Wiecie co, jak wącham to, ten perfum, to teraz mi się przynajmniej wakacje we Władysławowie, moje pierwsze z chłopakiem, wtedy właśnie pojechaliśmy sobie do Władysławowa i to było nasze takie pierwsze wakacje i miałam te perfumy i te perfumy zawsze mi przypominają ten czas, te nasze wakacje wspólne. Przepięknie one pachną. O Jezu. No wącham i czuję po prostu Władysławowo patrzenie, od razu zamykam oczy i mam Władek, nasze pierwsze wakacje. Och, kiedy to było, słuchajcie. Ale tak, on tutaj w sobie ma wanilię, litchi i chyba grapefruit i to jest taki bardzo ładny, bardzo słodki zapach, znaczy jest to słodki zapach, ale nie aż tak bardzo, nie lubię słodkich zapachów, ale ten jest taki słodki, naprawdę bardzo, bardziej czuć tą właśnie te kwiaty niż słodycz tego zapachu, więc to jest naprawdę fajny perfum. To jest Sunflowers z Elizabeth Arden, to jest, słuchajcie, zapach, ojejciu, on już jest taki cięższy ten zapach. Też jest taki bardziej, też jest taki nutka kwiatowa, ale już jest taki cięższym zapachem i bardzo kobiecym. A więc jeżeli lubię takie cięższe zapachy, to polecam wam Sunflowers od Elizabeth Arden. I ja go stosuję na wiosnę, na lato. On jest taki w sumie bardzo uniwersalny, jeżeli chodzi o względem pory roku. Stosuję go i latem, i wiosną, i jesienią, i zimą, wiecie, całym rokiem tak naprawdę. Więc to jest naprawdę mój ulubiony perfum na tak naprawdę na cały rok. I to mogę polecić, bo akurat tego dostaniecie na przykład w Rossmanie. Dobra, teraz przejdziemy sobie do sekcji pielęgnacyjnej. Produkty i wam pokażę, co tutaj mam. Zaczniemy sobie od balsamu do makijażu. To jest balsam do makijażu z firmy Fluff. Maliny i migdały. Przepiękny zapach. To jest po prostu jakbyście mieli lody waniliowe z takim wafelkiem. O, przepiękny zapach. Ale jeżeli chodzi o ten balsam do makijażu, bardzo fajnie zmywa makijaż. Natomiast... trochę jak się go nałoży za dużo w okolicy, oczy szczypie. Więc trzeba z nim ostrożnie, ale naprawdę fajnie zrobił makijaż i nawet wodoodporny, także polecam wam go, tylko tak jak mówię, może troszeczkę was szczypać w oczy, jak go za dużo nałożycie. W makijażu musimy umyć twarz, więc ja wam polecam tutaj emulsję do mycia twarzy z firmy Fluff. Ta emulsja jest, to jest emulsja po prostu kosmos. Ona jest taka bardziej nawilżająca. Tak, nawet przy to, że ona jest nawilżająca, więc ona jest taka fajna, nawilżająca, delikatna, więc nie zmyje wam to, nie zmyje wam samego makijażu, ewentualnie jakieś resztki, które wam nie domyją, no to na pewno ten produkt jest najlepszy i ja go uwielbiam, bo on jest taki fajny, lekki, fajnie można umyć twarz i wam fajnie tutaj, nie będziecie mieć takiego uczucia ściągnięcia, tylko takiego nawilżenia, będziecie mieć taką delikatną i mięciutką twarz po tym, więc naprawdę polecam wam, że szukać jakiegoś fajnego produktu do zmywania, do mycia twarzy właśnie nawilżającego, to jest super randzko. Pianki do mycia twarzy i to jest, jedna to jest właśnie z AA, tak jak wam mówiłam, tylko to jest pianka do mycia twarzy i tu jest takie, że jak umycie twarz, to mam takie ściągnięcie po niej i ona jest taka mocniejsza, a tu mam piankę z Bielendy, Blue Matcha.
To jest była fajna pianeczka i ona jest nawilżająco oczyszczająca i ona ma w sobie blumacze, cynk, PCA oraz trawę cytrynową. I to jest naprawdę fajny produkt, więc to jest, też Wam fajnie umyje twarz, fajnie nawilży, ale nie ściągnie Wam takiej, nie ściągnie Wam tej twarzy tak jak ten na przykład z AA. Więc to są dwie pianki, które są naprawdę fajne. Zależy od Was, jaką macie preferencję, czy właśnie produkt z AA Wam będzie lepiej odpowiadał, taki mocno oczyszczający z kwasem, czy taki z blumacza, który też oczyści, ale nie tak mocno jak ten z AA. Trzy maseczki. Jedna maseczka jest to w formie takiej wypłacie. Tak? Co się nazywa? Wpłacie? Wpłacie chyba, tak. To jest czekoladowa maseczka do twarzy. To jest jakaś firma, to jest oczywiście ta koreańska maseczka, ale nie wiem jaka to jest firma, nie mam żadnego pojęcia. Nie powiem Wam, ale Made in Korea, ale no nie wiem jaka to jest, no to wygląda tak ta maseczka i powiem Wam tak, co ona miała robić? Wygładzająca maseczka wyrównująca teksturę skóry, skutecznie usuwa martwy naskórek, oczyszcza oraz rozjaśnia cerę. Więc tak, ona czy rozjaśniła cerę? Być może. Czy nawilżyła? Oczyściła? Nie. Ale nawilżyć nawilżyła, więc fajny produkt, ale ja nie lubię takich masek w płacie, dostałam to mojego chłopaka, więc zużyłam, ale fajnie pachniało kakaokiem. To fajny, fajny miał zapach taki właśnie kakaowy, więc ta maseczka była fajna, ale jak widzicie, no nie pamiętam, więc nie zagadłam jakiegoś takiego wow. Więc kolejna maseczka, to jest z firmy Bielendy, chyba tak. I to jest maseczka primer rozświetlająco-nawilżająca, różowy kwarc i to jest ekstrakt z orchidei. Ona wygląda tak. No to namiar zrobiło wow, bo pamiętam, że ona chyba w sobie można było stosować jako taki primer i ona Wam cerę faktycznie rozświetliła i ona miała sobie nawet takie delikatne drobinki brokatu, więc jak nałożycie sobie tą maseczkę i zmyliście, to faktycznie ta skóra była bardziej nawilżona, była faktycznie taka wygładzona i rozświetlona i ja użyłam sobie ją właśnie przy makijażu chyba, już nie pamiętam takiego, ale właśnie przed makijażem i naprawdę fajnie się sprawdziła jako taki primer, więc to mogę Wam serdecznie polecić, jak szukać takiej fajnej maseczki rozświetlającej przed make-upem, to jest ta ekstra. Dalej, kolejna maseczka jest to, słuchajcie, z firmy Laneige, to jest taka wodna Water Sleeping Mask, to taka wodna maseczka z Laneige, ja mam taką próbeczkę, ona była bardzo fajna, delikatnie, fajnie Wam nawilżyła na noc, to była maska, zapach, no, taki delikatny zapaszek był, jak nie podrażniała mnie, więc to sobie stosowałam często na noc, jako zamiast takiego kremu nawilżającego, to była ta maseczka, więc Wam ją polecam, bo naprawdę była fajna, fajna nawilża. Tutaj mam, słuchajcie, dwa kremy. Jeden krem to jest z Balei, tego kalendarza adwentowego i to jest krem matujący. Fajnie matowił, ale tyle. Czy drugi raz po niego bym sięgnęła? Nie, więc out. A tutaj mamy, słuchajcie, krem z La Roche-Posay i to jest ogólnie krem, taki balsam bardziej. Regenerujący, nawilżający i ja to, słuchajcie, stosowałam, to jest Lipikar AP plus M i powiem Wam, że ja ogólnie tym balsamem smaruję moją córkę po kąpieli zawsze. Ta jej cera jest taka naprawdę nawilżająca i fajnie ona, wiecie, znaczy tak fajnie Wam, taka mięciusia jest po niej, ta jej skórka, a stosuję ten Lipikar, ponieważ on jest taki bardziej alergiczny, a ona ma jakieś tam problemy, wysypki, także stosujemy tylko ten balsam, a ja też mam właśnie taką alergiczną skórę, bo mam atopowe zapalenie skóry, jak wiecie o tym. Ja sobie go stosuję właśnie na, stosowałam go sobie tutaj właśnie wokół ust, bo mam takie bardzo takie suche miejsce i też sobie stosowałam tutaj na moje łokcie, kiedy miałam wysypkę, kiedy miałam swoje uczulenie i było właśnie to takie twarda skorupa i myślałam, czy nawilży, to fajnie nawilżyło. On naprawdę fajnie Wam nawilży, więc jeżeli macie taką bardzo alergiczną cerę, to Wam to polecam. A ja się streszczę, bo mój aparat pada. I tutaj w sekcji kąpiel mam na razie 4 produkty i 3 szampony. Więc tak, tutaj mam taki ten do wylewania taki płyn do kąpieli z The Body Shopu o zapachu Berry Bath Blend. Powiem Wam, że to jest super. To pachnie jak mamba malinowa.
fajnie pachnie, fajnie wam robi piankę, więc zapach się utrzymuje, także naprawdę mogę wam polecić. W ogóle ogólnie do budyszek bardzo uwielbiam. Dalej tutaj mam opakowanie po kuju do kąpiela z BS, to jest Chupa Chups truskawkowa. Robiła fajną różową wodę, ale zapachu był średni, więc nie tego akurat wam nie polecę. Dalej mam peeling do ciała z ziai czekoladowych miszmasz, to jest karamelizowany peeling cukrowy i tego wam nie polecę. Ta konsystencja była taka dziwna, taka zbita i nie, to jest balsam, że to jest peeling z bardzo dziwną konsystencją, taki bardzo delikatny, ale ja go wam nie polecę, bo naprawdę ten cukier w tym peelingu był bardzo taki dziwny i ta konsystencja, no nie przydałby się do sobie do gustu, ale musiałam go wykorzystać, więc wykorzystałam, ale drugi raz nie kupię, więc to jest po prostu taki bubel. I tu mam jogurt do ciała z The Body Shopu o zapachu moringa. Ja uwielbiam tej jogurty nakładać sobie na ciało w lato, to jest taki akurat kwiatowy, fajny zapach. Bardzo wiosenny, także polecam wam jogurty, tak samo polecam wam zapach jogurtu truskawka, bo też jest bardzo fajna. No i ogólnie te jogurty są naprawdę fajne do właśnie na lato, ten okres wakacyjny, bo są delikatnie, szybko się wchłaniają, są takie ciężkie jak balsamy. Lecimy teraz z włosami i mam tak, mam tutaj maskę do włosów z Glitzkula, taką 7-sekundową, nałożyłam sobie po nim, ale czy robię jakieś sukcesy? No nie, bo nie pamiętam, więc no dla mnie to była po prostu dziwna maska i więcej razy po nią nie sięgnęłam. Natomiast uwielbiam tą odżywkę sprayu Glitzkula, to jest Ultimate Color do włosów właśnie farbowanych. Widzicie, ja mam włosy rozesiane i to jest fajne. Zawsze nam się psikam przed rozczesywaniem włosów, ono wam ułatwi rozczesywanie i naprawdę wam fajnie odżywi włosy i chroni faktycznie kolor, także tą polecam. Tak samo szampon z tego Glitzkula też używam i to jest mój ukochany szampon, także no to jest super, on fajnie wam oczyści włosy i jest naprawdę fajnym szamponem. Natomiast teraz używam sobie serię John Frieda. To jest akurat odżywka, ale też sobie mam taką szampon z tej samej serii i naprawdę to wam rozjaśni włosy i to jest odcień blondu, ale on nie robi wam takiego zimnego odcienia blondu, tylko ma taki ładny, żółtawy, beżowy odcień blondu, więc to jest super, że ktoś jest właśnie blondynką, ma rozjaśnione włosy, to wam polecam tę szampony Johnny Frieda, szampon i odżywka. I to jest po prostu sztos. Ja sobie tym raz w tygodniu myję włosy i od razu mam ładny kolor. Nie są takie żółte, nie są takie wybelknięte, tylko bardzo ładne. No i tu mam oczywiście moje klasyki, czyli suche szampony. Jeden mam jeszcze w starej wersji, drugi w nowej, gdzie się długo trzymałam. To jest klasyk klasyków, fajnie mi odżywia włosy, odświeża włosy. Nie robię mi białych plam, tylko przyciemnia, więc to są ciemne szampony, idealne dla brunetek. Więc to jest Batiste, klasyków, w każdym poniedziałku Batiste się pojawi. A teraz szybko przejdziemy sobie przez makijaż. Dwa utrwalacze do makijażu. Golden Rose i MAC Fix Plus. Oba są bardzo fajne. Jeden jest, wiadomo, że MAC jest droższy niż Golden Rose. Golden Rose kosztuje około 20 zł, teraz chyba 25, koło tak. A Fix Plus kosztuje 110 zł. Ale powiem wam, jaka jest różnica. Różnica w odświeżeniu makijażu nie ma żadnej, ale jest różnica w atomizerze. Z MAC-a robi taką fajną... Z MAC-a wam robi taką fajną mgiełkę tego utrwalacza, natomiast w Golden Rose, o Jezu, chrypę dostałam od tego gadania. A w Golden Rose czasami ten atomizer wam przyjdzie takimi wielkimi kroplami i wam po prostu zrobię taki ślad takiej dużej kropli. Więc czasami ten atomizer w Golden Rose jest taki średni, dlatego one tak naprawdę robią to samo. Tylko różnie się w atomizerze, więc jeżeli chcecie kupić sobie fajny, fajny utrwalacz do makijażu, to możecie kupić i Golden Rose i MAC, ale MAC ma jednak lepszy atomizer, bo taką fajną mgełeczkę robi i to jest po prostu świetna robota, a Golden Rose czasami robi fajną mgełkę, a czasami wam zrobi taką piękną, wielką kroplę na buzi. Dalej, mam tutaj, słuchajcie, aż 4 podkłady. Troszeczkę na dół wezmę, bo muszę iść po torbą. I tak, są dwa podkłady, które kocham, dwa podkłady, które mi się totalnie nie sprawdziły. Zaczniemy od tych bubli. Jest to, słuchajcie, podkład z Glam Shopu.
I to jest ten klasyk, podkład kryjący. No i ja mówię, no kupuję sobie ten podkład z Glam Shopu, więc spróbujemy. Kupiłam sobie kolor ciepły jeden, troszeczkę on jest za ciepły dla mnie. Ale to nie chodzi o kolor, chodzi o to, że on mi się w ogóle nie wtapia w skórę. Robi jakąś taką dziwną maskę mi. Ciemnieje mi na twarzy i nie utrzymuje się w ogóle. Kryć kryje, ale to, co robi na twarzy jakieś ciacho, to mi się nie podoba, więc akurat mi się ten podkład nie sprawdził. Nie mówię wam, że wam się nie sprawdzi, ale mi akurat się nie sprawdził. I tutaj mam jeszcze Vibo Forever Better Skin i on też miał być średnie do mocnego krycia. I on też robił mi tak, że usiadał mi na twarzy, w ogóle się nie wtapiał w moją cerę, on po prostu siedział na twarzy i po prostu go czułam, mogłam sobie tak przejechać palcem i zrobiłam sobie ładną lukę w podkładzie. Więc on mi się w ogóle nie trzymał na twarzy, totalnie. Ja wiem, że niektóre może on się sprawdzić, które mnie, mi się totalnie nie sprawdził. Ja miałam kolorek 2 Warm Beige, ale kolor był ładny, ale tak jak mówię, no w ogóle mi się nie wtapiał w cerę, więc to są dwa podkłady, które po prostu mnie, to były takie moje totalne rozczarowania. Tutaj mam, słuchajcie, Eveline Wonder Match. No weź się. Eveline Wonder Match kocham totalną miłością, fajnie wam wtopi się w cerę. To jest taki mocniejszy krycie, natomiast na co dzień polecam wam ten Better Than Perfect. On jest taki, że założycie maski i wam nie schodzi z twarzy, więc to jest w ogóle super podkłady. Dwa podkłady, moje ulubione jest Eveline. Ten jest bardziej nawilżający, ten jest trochę bardziej kryjący, więc to są super podkłady. Szybko lecimy dalej. Pudry, mam pudry. To jest, szybko wam powiem, to jest Belle Daisy, on miał być blurującym podkładem, ale blurującym pudrem, ale jest fajnie blurował, ale słuchajcie, przyciemniał mnie strasznie podkład, więc nope. Dalej, jest to, słuchajcie, puder po to oczy z Vibo, ten nawilżający. On miał w sobie takie drobiny, że ja nałożyłam sobie tutaj pod oczy ten puder, tak jakbym sobie nałożyła rozświetlacz. Jest też totalnie nie. Kolejny puder, który mi się sprawdził, jest to Eveline matowy z tej serii bananowy. Dobrze, więc podłączyłam sobie parę do ładowania i mogę nagrywać podczas ładowania. Wow, co za technologia, nie? Dobra, nie, nieważne, przykończyliśmy na tym pudrze i ten puder, on mi matowił twarz, natomiast po pewnym czasie, jak go nałożyłam, to po jakimś 2-3 godzinach, nagle podkład po prostu mi zjeżdżał z twarzy. Totalnie. I wydaje mi się, że to właśnie było od tego pudru, bo podkład miałam sprawdzony, bo miałam na przykład swój Eveline Wonder Match albo no miałam po prostu swój sprawdzony podkład, natomiast to robiło mi po prostu jakąś krzywdę na mojej twarzy. Matowić matowił, ale właśnie potem robił tak, że ta cera była taka, że po prostu podkład to mnie tak zjeżdżał z nosa, że normalnie widziałam ten puder z podkładem na swojej twarzy, nawet po odtwarzaniu tego makijażu, więc nie podoba mi się ten puder. Teraz zostały nam, słuchajcie, ostatnie 5 rzeczy. Jeszcze jeden puder mam. Puder to jest, słuchajcie, z Vibo. Ja o nim już wam mówiłam. O, się posypał aż. Odkąd Vibo zmieniło nakrętkę na tym pudrze, bo kiedyś on był taki pomarańczowy, to jest ten Vibo z serii Mood i on był bardzo fajny, to był ten puder do bakingu. Ja chyba nawet wam w którymś makijażu albo nie pamiętam już, ten puder wam pokazywałam i mówiłam, że on jest super. Był super, dopóki nie zmienił mu nakrętki. On kiedyś, jak uda mi się zdjęcie ogarnąć tego pudru przed zmieniem nakrętki, to wam pokażę, że on był miał po taką pomarańczową nakrętkę. Jak coś tutaj to zdjęcie macie, jak znajdę. On miał taką pomarańczową nakrętkę. I jak zmienili nakrętkę, zmienili formułę tego pudru i już nie był taki fajny. I to nie tylko ja mam taką opinię, tylko jak nagrywam, tylko jak oglądam inne dziewczyny na YouTubie, to też mówią, że odkąd on zmienił formułę, zmienił nakrętkę, zmienił formułę, to jest to inny już puder. On mi się tak ładnie matowił, wygładzał cerę, a teraz tego nie robił. On po prostu zmienił sobie formułę i jest takim pudrem bardzo, bardzo złym. Więc ja go już nie kupię, chyba że znowu wymienił formułę i może do niego wrócę i przetestuję sobie, więc zobaczymy. Ale z wcześniejszą nakrętką był super, teraz był na nie. Dobra, trochę zwolniłam tempo i mam jeszcze jeden puder, boże tych pudrów, ale ten puder akurat uwielbiam. To jest Belle Dzioskwinkowy, także
Bardzo fajny puder, zobaczcie, ja tego pudru już chyba kupiłam, nie wiem, z 5 opakowań czy z 6. Tak jak wam mówiłam o tym pudrze Daisy, że on był bardzo fajnie blurował twarz, wygładzał, ale robił tak, że zmieniał mi po prostu przyciemnie podkład. Dosłownie, on był po prostu pomarańczowy. Zobaczcie, nawet widać to, że sobie nałożę to na rękę. No i niby spoko jest, nie? No bo niby spoko. Lala. Dobra, lecimy dalej z nagrywaniem. Jak nie telefony, jak nie baterie padają za te telefony. Więc tak jak wam mówiłam, ten puder, tutaj sobie nałożyłam go na rękę, nie będziecie go widzieć, on tutaj jest. On niby fajny, ma taki, jest taki miałki, taki bardzo sypki, ale no mówię, mi ten puder z Daisy, o tym mówię, jest taki bardzo, no zmienia mi strasznie kolor podkładu, on po prostu przycienia mi ten podkład i ten podkład robi się po prostu na niej pomarańczowy, natomiast ten... jest przepiękny. Ile razy ja sobie nałożę makijaż i utrwalę sobie tym pudrem makijaż i do mnie gdzieś tam mówią, co ty używasz za podkład, co ty używasz za puder, ty masz po prostu cerę jak lalka, jak porcelana, więc no to jest raz ze sprawą podkładu, dwa ze sprawą pudru, więc i też nakładania, więc ten puder jest po prostu superancki. Oni mi pisze, że to jest upiększający puder brzoskwiniowy, czy pachnie brzoskwinią. On ma takie trochę nuty brzoskwiniowe i naprawdę on tak fajnie ma to wiem cerę, wszystko wam wygładzi. To jest super puder. Jeżeli on będzie na stronie internetowej, to wam dam linka w opisie, bo ja zamawiam na stronie Bell. Jak on będzie, to wam dam właśnie link w opisie, bo on jest super i zamówcie sobie go. To po prostu powiecie, że wow, co za puder. I ostatnie trzy produkty. Właśnie mamy dwa korektory i żel do brwi. Zacznijmy od żel do brwi. To ten Lovely Fix It Up. Mój ukochany żel do brwi, przepiękny, to jest kolor numer 1 i on może nie utrwala wam włosków takich, że wam się nie ruszają, on wam koloryzuje brwi, na przykład teraz mam nałożone brwi na niego i zobaczcie, jak on pięknie wyglądają brwi, tak bardzo naturalnie i kiedy właśnie namuleję sobie, robię sobie taki makijaż dzienny, nawet pamiętam, że taki wychodzę gdzieś, to ja też sobie, tak się też maluję, że właśnie używam tego żelu do brwi, bo on jest super, on fajnie wam podkreśli brwi naturalnie, więc on nie utrzyma może brwi wam tak w szyku, ale na pewno wam utrwali, znaczy na pewno wam da kolor brwi. Dalej, mam dwa korektory z Eveline i to są dwa moje ukochane korektory. Jest to Eveline Wonder Match, czyli z tej samej serii co ten mój podkład i Eveline Liquid Camouflage, on zmienił formułę i ma chyba kwas hyaluronowy. Ten jest bardziej taki kryjący i on się bardziej nada na takie wypryski, jak sobie chcecie, chcecie sobie przykryć, bo na przykład mam podkład nie przykrył, a pod oczy jest za ciężkim podkładem, korektorem. Natomiast ten Wonder Match, ten korektor z Wonder Matcha, on ma w sobie też kwas hyaluronowy, wodę termalną i glinkę amazońską i powiem wam, że on jest takim fajnym, nawilżającym korektorem, on wam fajnie rozświetli strefę pod oczami, krycie ma takie słabe, ale akurat mnie nie przeszkadza. Dla mnie on ultra lekki kryjący korektor, ultra lekki jest, kryjący nie za bardzo, ma takie dla mnie bardzo słabe krycie. Znaczy nie bardzo, ale takie no, słabsze krycie. Czy on doskonale maskuje niedoskonałości? Nigdy nie stosowałam go na niedoskonałości, zawsze go stosuję pod oczy, tutaj w strefie T, żeby sobie rozjaśniła cerę, bo on fajnie właśnie rozjaśnia. Czy wygładza drobne zmarszczki? No nie oszukujmy się, że nie, no bo to jest korektor, to nie jest jakiś wypamiacz, bo wam nie. Chyba, że wam taką iluzję sprawi, że to tak i jest pewne nawilżenie. No to tak. On faktycznie fajnie wygląda pod okiem, nie jest właśnie takim lekkim korektorem i nie czujecie, że macie go pod okiem. Nie robię takiej wam suchości pod oczami, jest super. I jak macie na przykład sucho pod oczami, bo na przykład macie jakieś suche skórki, to wam tego nie podkreśli, więc to są fajne korektory. No dobra, i to tyle z tej pierwszej części projektu Denko. Mam nadzieję, że wam się filmik spodobał. Jeżeli tak, to pamiętajcie, dawajcie łapki w górę, komentujcie i subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco, bo teraz filmy będą się pojawiać regularnie. Widzimy się już w kolejnym filmie, a ja zapraszam was na drugą część projektu Denko, która pojawi się chyba tydzień później po tej części. Także widzimy się w drugiej części projektu Denko. Bye!